Dzień dobry, proszę państwa. Dzień dobry. Dzisiaj sobie porozmawiamy o temacie, który był wałkowany na YouTubie także przez moją osobę już parę tysięcy razy. No może bez przesady, ale naprawdę jest jednym z częściej wybieranych tematów w formatach właśnie około komentarii. To znaczy pogadamy sobie o internetowym coachingu, tylko zrobimy to z zupełnie innej strony, bo ktoś mógłby słusznie zauważyć, że Dominiku, po co o tym mówić, skoro wszystko, co już mogło być powiedziane, zostało powiedziane. I ja się zgodzę, tylko że tutaj jest mała różnica. To znaczy do tej pory bardzo często te filmy powstawały na zasadzie młody chłopak, gimnazjalista, komentuje wypowiedzi jakiegoś starszego pana w garniturze i z automatu zaczyna z takiej pozycji, gdzie no musi udowodnić, że to on może mieć w czymś rację, tak? Bo to on jest tym niedoświadczonym, tym nowym, a z drugiej strony mamy wytrawnego biznesmena, ale czasy się zmieniają. Dlatego, że po obejrzeniu jednego z ostatnich filmów na kanale Zebo natrafiłem na pana prezesa Damo, czyli Damiana Maciuszka, czyli idola twojego chłopaka, czyli idola mojego chłopaka, gdzie ja mam chłopaka. Nowych rzeczy się dowiaduję, panie Damianie. It works. Oh no. Zostałem właśnie wyautowany chyba, także przed sobą. No i dlaczego akurat wybrałem ten temat? Dlatego, że chciałbym poruszyć tutaj troszkę uniwersalnych tematów, ale mam okazję zrobić to z drugiej strony. To znaczy, pan prezes Damo jest po prostu dość młodym coachem, który rozgryzł cyfrowy świat i na podstawie tego uczy nas, jak osiągnąć sukces, jak zarabiać grube pieniądze, a teraz to ja jestem tym starym dziadem, który zrzędzi. Zabawnie świat działa, no nie? Starzenie się. Fajny koncept. Chciałbym też zaznaczyć, że te myśli, które tutaj omawiamy, są dość uniwersalne, nie chodzi tu personalnie nawet o Damiana, a raczej o pewne tropy, które w coachingu pojawiają się naprawdę regularnie, które chciałbym omówić właśnie korzystając z tego, że w temacie, który będziemy omawiać, uważam, że mam dość spore doświadczenie. No ale najpierw może zróbmy takie klasyczne oglądam i reaguję. Internet w twoim komputerze. W twój telewizor wjechało program. Fajne. Jeśli jesteś No dobra, no jestem, no. Wow! Potrzebowałem 3 sekund tego klipu, żeby zostać w tym momencie całkowicie podsumowany, ale jedźmy dalej. Miałeś kiedykolwiek myśli, to nie oglądaj tego wideo. Taki piękny cytat z takiego pięknego wykonawcy. Chłopaki niech płaczą, chłopaki niech płaczą, chłopaki niech wiedzą, że wolno im czuć. Bla bla bla, wiadomo o co chodzi. No tutaj w tym miejscu zapaliła mi się wyjątkowo mocna czerwona lampka, jak to zobaczyłem u Zebo. Proszę państwa, zamykanie się na swoje emocje, żeby udowodnić, że jesteśmy twardzielami, może działać na krótką metę, może na początku sprawiać, że rzeczywiście wypadniemy na tego macho, ale w długiej perspektywie może sprawić, że będziemy ruiną psychiczną. Nie, to nigdy nie jest dobry pomysł, żeby być zawsze tym twardzielem, który nie może okazać żadnych emocji, który nie może pozwolić sobie na słabość. Może czasami będziemy dzięki temu wyglądać jak Rambo, ale w praktyce tego typu zachowania sprawiają, że potem bardzo dużo mężczyzn może sobie na przykład zrobić coś złego, tak jak było na początku filmu pokazane. To nie dlatego, że są pipą, tylko właśnie dlatego, że nie potrafią radzić sobie ze swoimi uczuciami, bo zostali nauczeni, że uczuć nie wolno pokazywać. I jest im to wtłaczane cały czas, także przez internet. Nie wstyd ci, że marnujesz swój czas oglądając takie gówno, gdy inni podróżują po świecie i zarabiają 8-12 tysięcy złotych miesięcznie? A no tego akurat konkretnie nie oglądam, ale oglądam innego rodzaju gówna. Ostatnio nawet wspominałem, że oglądam dużo filmów o płaskiej ziemi i jestem totalnie zajarany tym, że w wolnej chwili sobie skroluję nowe fakty czy nowe sekrety, które zostały ujawnione. Tylko że w życiu jest też taka potrzeba, że nie wszystko musi być poważne, nie wszystko musi przynosić jakiś zysk. Mijają się sprawy. I rola odpoczynku, rola oderwania swojej głowy jest ogromna. Niektórzy to robią poprzez granie w gry, inni to robią poprzez czytanie książek, zanurzenie się w jakimś fantastycznym świecie, a jeszcze inni oglądają głupie filmy. Co prawda TikTok jest szerszym tematem, bo możemy też tutaj poruszyć psucie naszego attention spana. I ja sam nie jestem jakoś super pozytywnie nastawiony do TikToka, mimo że też go przyglądam, ale jeszcze gorsze od psucia sobie attention spana oglądając głupie jest życie w przeświadczeniu, że nie możemy odpoczywać. Bo to jest taki bardzo nieprzyjemny zalążek pracoholizmu. To są non-stop wyrzuty, że dlaczego ja teraz próbuję się zrelaksować, powinienem teraz robić coś produktywnego i po chwili łapiecie się na tym, że nie robicie nic produktywnego, dlatego że jedyne co robicie to jest siedzenie i myślenie o tym, że powinniście właśnie pracować. Ale nie jesteście w stanie pracować, bo jesteście tak zmęczeni pracowaniem. To jest błędne koło. Tak, odpoczynek jest ważny, odpoczynek jest potrzebny i opowiadam teraz o problemie, z którym
sam też się mierzę, bo sam mam taką brzydką tendencję. Więc jeżeli macie zdrowy zwyczaj czasami odpoczywać, nie zawsze, czasami, to wydzielić trochę swojego czasu, to nie dajcie sobie wmówić, że to jest złe i że robicie głupoty. Wszyscy potrzebują czasami robić głupoty. A druga sprawa jest taka, że cóż, mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, może dlatego, że znam bardzo dużo takich osób, że ludzie, którzy zarabiają grubo powyżej 8-12 tysięcy złotych miesięcznie, także odpoczywają. Też oglądają głupie TikToki. To, że ktoś ogląda głupie TikToki albo w inny sposób lubi sobie czasami pomarnować swój czas, zdrowo pomarnować, nie sprawia, że z automatu będzie gościem, gościową, który niczego w życiu nie osiągnie. Te rzeczy są ze sobą niezwiązane. Jeśli twoje dziecko chce, żebyś kupił mu Porsche czy Range Rovera, a ty mówisz mu, nie stać mnie na to, no to gdzieś w życiu popełniłeś błąd. To, że nie było cię stać na prezerwatywy, nie znaczy, że nie mogłeś zacząć zarabiać więcej. Wykupić dziecku zabawkę, którą chce, możesz zarabiać przez internet. Mówię, że masz od razu zarabiać 50 tysięcy miesięcznie, ale zarabiaj tą 15 czy 20, jeśli masz rodzinę na utrzymaniu. Także podejdź do życia mądrze i wychowuj dziecko też mądrze, a nie na biedaka. Tylko, że świat nie jest taki prosty, świat nie jest taki czarno-biały. To nie działa w ten sposób, że każda jedna osoba dzisiaj może usiąść i powiedzieć sobie, kurczę, ja będę zarabiał dużo pieniędzy przez internet w moim komputerze, zostanę potężnym internautą, będę miał ten chleb. Z banku jak z piekarni se wynoszę całe bajdy. To naprawdę nie jest tak oczywiste, że wystarczy zmienić swój mindset i nagle całe twoje życie się przestawi, dlatego, że też żyjemy w systemie, który wcale tego aż tak bardzo nie wspiera. I nie pomyślcie sobie, że zaczynam teraz jakąś polityczną gadkę, bo tego nie robię. Ale jeżeli w przedstawionym przykładzie mamy osobę, która zajmuje się dzieckiem, to bardzo często dużo ważniejszym problemem niż zakup auta za parę tysięcy zabawkowego dla dziecka jest to, że ta osoba musi autentycznie na każdym kroku się zastanawiać, czy oby na pewno warto rozrzutnie wydawać pieniądze, jeżeli moje dziecko na przykład za miesiąc może mieć wycieczkę szkolną i potem nie będzie mogło na nią pojechać, bo ja wydałem na zabawkowy samochód, bo tak usłyszałem w głupim filmie na Instagramie. Albo taka osoba może wiedzieć, że trzeba mieć jakieś pieniądze awaryjnie na lekarza. I ja wiem, że nie chodzi ci w tym momencie o to, żeby wywalić wszystkie swoje oszczędności i kupić dziecku drogą zabawkę, tylko zmienić swój sposób myślenia i zacząć zarabiać więcej. Ale to też nie jest takie proste. Po pierwsze, życie osoby, która ma dzieci, jest powiedzmy w tym dorosłym etapie życia ułożone żyćko, dom, dziecko, bla bla bla. To nie są warunki cieplarniane do tego, żeby z dnia na dzień pierdolnąć swoją pracę i zacząć kolejną robotę, bo potrzebujemy zapewnić swoim bliskim bezpieczeństwo. I mówienie do takich ludzi tekstem, że no, kiedyś cię nie było stać na gumkę, to teraz przynajmniej pozwól sobie na takie auto, zarabiaj więcej, nie jest fajne. Bo po pierwsze, masa osób, którzy być może nie mogą sobie pozwolić na takie drogie zabawki dla swoich dzieci, stanowi filar tego społeczeństwa i wykonuje masę zawodów, dzięki którym ty możesz się cieszyć komfortowym życiem. A po drugie, takie osoby prawdopodobnie nie mają takiej łatwej możliwości, żeby na boku zakładać sobie side business, bo po pierwsze, potrzebują na bieżąco pieniędzy, żeby opiekować się swoimi bliskimi, a po drugie, mają prawdopodobnie dużo mniej czasu niż ci się wydaje. No i niestety takie są też realia, że przepraszam, że przełamuję teraz bańkę tworzoną przez armię instagramowych coachy, ale nie każdy na świecie może zarabiać 20 tysięcy złotych miesięcznie z dropshippingu. Rozumiecie tą zależność, żeby była osoba, która wykonuje tego typu pracę, musi być też cała masa innych osób stanowiących grupę klientów tej osoby, która będzie wykonywała inne prace, z której tamta osoba korzysta. No to jest basic kurwa reality. No ale dobra, pokazałem wam kilka takich klipów, które co mocniej mnie wkurzyły, ale chciałem pogadać właśnie o troszkę szerszym problemie, bo tutaj naprawdę nie chodzi o samego Damiana. To jest po prostu kolejne konto, na które ja się mogę powkurzać i nic z tego nie wyniknie. Ja mu naprawdę życzę dobrze. I proszę też nie odbierajcie go jakoś bardzo negatywnie, bo on jest po prostu jedną z bardzo wielu osób, które wpadają w pewną pułapkę myślenia. Tutaj jest parę wątków, które fajnie byłoby poruszyć już tak generalnie, szeroko, omawiając cały taki biznes instagramowych, tiktokowych, facebookowych coachy. Po pierwsze, to, że ktoś zarabia mniej pieniędzy i to powinna być oczywistość, nie czyni go mniej wartościowym człowiekiem. Chciałbym to zaznaczyć na sam start, bo często wchodząc na te konta widzę, jak ludzie są niemalże guilt-tripowani do tego, że oni muszą osiągnąć sukces. Tylko, że sukces dla każdej osoby znaczy coś innego. Tak, dla jednej osoby to będą pieniądze, dla innej osoby to będzie pracowanie w pracy związanej ze swoimi zainteresowaniami, a w ogóle jak uda wam się połączyć jedno i drugie, to jest zupełnie cudownie, ale każda osoba ma inną definicję sukcesu. Dla niektórych to będą przyjaciele, rodzina i to też jest
spoko. No i wiecie, jak śledzicie sobie takie profile jak właśnie Damiana, to na przykład tutaj na kanale nadawczym Damiana widzę bardzo długi referat na temat tego, że za jedzenie płaci ponad 100 zł. Jeszcze miesiąc temu chodziłem do knajp i kupowałem schabowego z frytkami albo burgera, by nie wydać za dużo, a się najeść. Koszt 30-60 zł. Aktualnie zmieniłem to na steki wołowe, łososia ze szpinakiem, sushi czy właśnie ośmiornice. Mimo tego, że za danie płacę ponad 100 zł, to zdrowotnie i mentalnie jest na pewno lepiej. Po pierwsze, to jest raczej temat, którym powinien się zająć jakiś dietetyk, a nie ja, ale i tak sobie pozwolę wyjść przed szereg i zarzucić komentarzem, że nie musicie płacić ponad 100 zł za danie, żeby zjeść zdrowo i smacznie i fajnie. Są inne metody. Po drugie, jestem naprawdę pod wrażeniem tego, że z faktu zamówienia sobie steka można zrobić reelsa, zdjęcie i wpis na kanał nadawczy, żeby zasygnalizować ludziom, że możemy sobie pozwolić na drogie jedzenie. Plot twist, osoby, które są naprawdę spoko sytuowane, nie kręcą reelsów z faktu tego, że zamówiły sobie steka. Niepotrzebna złośliwość, ale może jednak potrzebna. Po trzecie, to jest właśnie taka narracja, która sprawia, że potem ludzie mają się poczuć źle. Przynajmniej w mojej opinii. I to jest robione nieświadomie. Ja nie mówię, że Damian siedzi przed komputerem i myśli sobie, co mogę napisać, żeby się poczuli źle ze swoim posiłkiem, ale to jest taka narracja typu, patrzcie, ja jadam jak bogaci ludzie, czuję się świetnie, czuję się zdrowo i też powinniście walczyć o to, żeby codziennie jeść steka za ponad 100 zł. W ogóle w działalności takich internetowych coachy dużo jest takich wątków typu, no, zobaczcie, człowiek, który osiąga sukces, musi cały czas jeździć na wakacje. Człowiek, który osiąga sukces, musi codziennie jadać w restauracji. Człowiek, który osiąga sukces, musi mieć drogi samochód. Plot twist! Nawet jeżeli mówimy o sukcesie wyłącznie finansowym, to żadna z tych rzeczy nie jest obowiązkowa. To jest po prostu lifestyle, który ty chcesz prowadzić, który owszem wymaga pieniędzy, ale zakładanie z automatu, że osoby bogate będą żyły w taki sam sposób, jest naiwne. Bo po pierwsze, masa bogatych osób żyje skromnie. Masa bardzo bogatych osób żyje skromnie do tego stopnia, żeby inni ludzie nie założyli, że są bogaci. Pieniądz lubi ciszę. Macie przecież nawet całą taką estetykę quiet wealth w modzie. I tutaj można wymienić chociażby taką markę jak Loro Piana, gdzie za ubrania, które wyglądają jak basiki z H&M'a czy z innej sieciówki, ludzie płacą po kilka tysięcy złotych. Zobaczcie na ceny tego. Albo tego. Albo tego. Bo nie każdy człowiek bogaty ma ogromną potrzebę udowodnienia innym, że jest się osobą bogatą. Ale mam wrażenie, że bardzo duża część instagramowych coachy taką potrzebę już ma bardzo mocną. No, ale na koniec dnia takie ubrania nie wyglądają tak prestiżowo, jak koszulka Versace zakładana na co drugi film na Instagramie. Dobra, i teraz najważniejsze, bo w sumie chciałbym wykorzystać trochę ten film, żeby uderzyć do osób młodszych, które są w wieku, w którym taki coaching do ludzi bardzo przemawia. Też byłem w tym momencie życia, ponad dekadę temu. I teraz ja mogę tutaj wyjść i pogadać troszkę jako gość, który, uwaga, też zarabia w internecie. Co więcej, robi to na naprawdę spoko poziomie od 2018 roku i obraca się wśród znajomych, którzy w większości również zarabiają w internecie, chociażby z YouTube'a, muzyki, prowadzenia portali internetowych i tak dalej. Uwaga! Dla starszych osób może to być oczywiste, ale dla osób, które właśnie tak błądzą i szukają, być może nie będzie. Żadna z tych osób, które poznałem, które realnie zarabiają duże pieniądze w internecie, nie zrobiła tego przez to, że kupili sobie kurs za 1000, 2000 czy 6000 zł. Żadna. I oczywiście nie da się spojrzeć na całą populację z perspektywy swojej, nawet dość szerokiej grupy znajomych siedzących w temacie, ale jestem w stanie wyjść tutaj z dużą dozą pewności siebie, z założenia, że osoby, które właśnie zrobiły na TikToku, Instagramie, czy YouTubie, czy jakimś portalu internetowym spoko biznes, to w grubej większości nie są ludzie, którzy osiągają to dzięki naczytaniu się książek, czy kupieniu sobie kursów. Zamiast tego, proszę, jeżeli jesteście w młodym wieku i tego słuchacie i macie takie aspiracje, że też chcielibyście być bogatym człowiekiem z internetu, tak jak coachy wam pokazali, zamiast inwestować pieniądze i czas w siedzenie w tych coachingowych treściach, zainwestujcie pieniądze i czas w siebie. Jeżeli macie na przykład zdolności językowe, to pójdźcie na zajęcia językowe, kupcie sobie jakiś kurs. Jeżeli macie zajawkę w programowaniu, to rozwijajcie się w tym kierunku. I przykłady można mnożyć, tylko dużo ważniejsze od tego, żeby dawać pieniądze komuś, kto powie wam wiedzę brodem z plakatów motywacyjnych, jest to, żebyście wykorzystali swoje środki na pomoc samemu sobie, na rozwijanie swoich zainteresowań, na dbanie o to, żebyście mieli coraz lepsze narzędzia do edukacji. Ja wiem, że coaching dla niektórych stanowi taką formę prawienia się, że tak powiem, bojowy nastrój i wejścia w tryb grindu, teraz haslujemy, ale uwierzcie, poczujecie się znacznie pewniej, jeżeli będziecie inwestować w to, żeby wasza wiedza w dziedzinie, która was interesuje, była coraz większa, była coraz lepsza i będziecie po prostu znali swoją własną wartość nie dlatego, że ktoś wam wytłumaczył, że jesteście królem Wall Street, tylko dlatego, że sami po prostu będziecie czuli, że to, co robicie, ma wartość, to, co robicie, jest dobre. To jest w ogóle fajna mentalność, jeżeli chcecie właśnie gdzieś tam w internecie dojść do mniejszego czy większego sukcesu, to znaczy nie nastawianie się
od razu na to, że będą takie, a takie zyski. Boże, jak widzę całą tą coachingową narrację, to wszyscy obiecują jakąś konkretną kwotę, że za tyle i tyle dni będziecie mieli tyle, a tyle pieniędzy. To, tamto. To nie jest takie ważne. Pieniądze to jest efekt uboczny bycia w czymś dobrym, a nie na odwrót, że nastawiacie się, okej, robię tak, że zarabiam te pieniądze i wtedy jestem fajnym gościem od w sumie to nawet nie wiem czego. Oczywiście są ludzie, którzy czarują i lawirują między pieniędzmi, ale chyba dużo fajniej też jest dojść do czegoś fajnego, realizując się na swoich zasadach, w rzeczach, które lubimy. To taka mała lekcja za darmo, tak? Chciałbym też cofnąć się i jeszcze poruszyć raz jeden ważny wątek. Całe te szkoleniowe, coachingowe pierdololo, które jest wszechobecne w internecie, które próbuje was przekonać do tego, że właśnie wartość płynie z zarabianych przez internet pieniędzy, że wartość człowieka płynie z tego, ile razy do roku jeździ na wakacje, to jest po raz kolejny wprawianie ludzi w poczucie winy. I to jest po raz kolejny nierozumienie tego, że świat po prostu tak nie działa, że no nie każdy może mieć imperium finansowe, mimo że coache bardzo często próbują nas przekonać, że każdy osiągnie gigantyczny sukces. Dlatego, że definiują ten sukces właśnie przez pieniądze. To jest zafiksowanie na punkcie kasy. Jest tylko jeden Bóg, każdy inny to wasal, a jego imię jest na kali, to nie Krishna, a kasa. I naprawdę bardzo źle mi się patrzy, jak po raz kolejny słyszę, że no jesteś gównianym człowiekiem, bo nie kupisz swojemu dziecku drogiej zabawki, czy nie masz otwartej głowy, bo nie pojedziesz sobie za miesiąc na wakacje, czy cokolwiek takie. Ludzie mają pracę, ludzie mają obowiązki, ludzie mają dzieci. I nie każdy zostaje emerytem w wieku 20 lat dzięki swoim dorywczym pracom. I brak szacunku do tego, to jest brak szacunku po prostu do innych. To jest patrzenie na wszystko przez pryzmat tylko i wyłącznie kasy. Pieniądze, Polska, UFO, no i oczywiście szmal. Kasa jest fajna, kasa jest spoko, ale kasa to kurwa nie wszystko. I z taką myślą chciałbym was dzisiaj zostawić. Mam nadzieję, że to gadanie miało choć trochę sensu i rozumiecie, z czego wynika może trochę moje oburzenie, no bo ile można patrzeć na to, że kolejni coache kreują obraz ludzi, którzy nie zarabiają masy kasy jako ludzi, nie wiem, kuźwa, życiowo nieudolnych, niekompetentnych. A ja wam życzę spełnienia. I to jest miły przekaz. Do zobaczenia jutro. Papatki. Jebana Polsa, jebana Polsa, jebana Polsa, jebana Polsa.